tej strony Kasia i Asia. Jesteśmy wychowawcami półkolonii pod nazwą Podwórko przy moim domu, programu Lato w Teatrze Instytutu Teatralnego imieniem Zbigniewa Raszewskiego, finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem naszych półkolonii jest organizacja warsztatów okołoteatralnych i teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Orneta oraz gości z Ukrainy. Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Ornecie, a wiek dzieci to 6-15 lat. Całość działań, które u nas się odbywają, ma doprowadzić do powstania spektaklu teatralnego, który pokażemy Państwu w przestrzeni miasta już 26 lipca, na co serdecznie zapraszamy. Zapraszamy! Sprawdzają obecność. Jest. Nazar. Natalia. Potem mam taką rozgrzewkę, na przykład tańczenie bądź śpiewanie. Takie teatralne. Potem idziemy na obiad i znowu wracamy do zajęć teatralnych. A na końcu jest podsumowanie dnia. Potem będziecie też planowali tak, żeby ten teatr zbudować jakoś naszym zajęciu w scenografię. Czy ktoś z Was kiedyś już robił jakieś teatralne zajęcia? Okej, kto jeszcze? Fajnie, więc po obiedzie instruktorzy wymyślili, że dostaniemy zadanie, aby zrobić konstrukcję albo mini wiosek, albo jednego wielkiego szałasu z gałęzi, które znaleźliśmy nieopodal. I musimy też wymyślić nazwę swojego plemienia i też język, którym będziemy mówić. To wcale nie musi być język, który już istnieje, tylko może być cokolwiek wymyślonego. Adrianna Cudnik, instruktor teatralny w naszym Lecie Teatrze w Ornecie. Codziennie spotykamy się tutaj z dzieciakami i budujemy różne domy. Każdego dnia mamy inny motyw przewodni. Dziś na przykład był dom na bezludnej wyspie. Okej, nazywam się Przemek Wasilkowski, jestem instruktorem w naszym fantastycznym projekcie w ramach Lata w Teatrze i nasz projekt nazywa się Podwórko przy moim domu. I to jest ważne, ponieważ każdego dnia mamy inny dom. Dzisiaj, jako że pogoda była piękna, a wczoraj trochę taka sobie, zrobiliśmy dzień dom na bezludnej wyspie. Rano były zajęcia zewnątrz, bo jeszcze troszeczkę padało. Teraz wyszliśmy na zewnątrz. Dzieci zrobiły fantastyczne szałasy. Były dwie grupy, młodsza, starsza. Starsza przygotowała swój szałas, młodsza swoje szałasy. Mogą być taka, wiecie, wioska indiańska. Może być małe. Proszę pana. Słuchaj, inwencja. Przygotowały swój dziki język, dzikie tańce, dzikie rytuały i dzikie powitanie. Jedna grupa zaprosiła drugą, a druga zaprosiła pierwszą i było spotkanie znowu w jakimś wyimaginowanym domu. I te domy są najważniejsze. Dzisiaj był dom na wyspie, a rano jeszcze było szukanie wielkiego skarbu na tej dzikiej wyspie. Niektórzy znaleźli, niektórzy nie, ale jeszcze będziemy szukać. I to był dzisiejszy dzień. W przyszłym tygodniu już chcemy się skupić bardziej na łączeniu obydwu grup, żeby powstał powolutku ten nasz pokaz. Więc grupa młodsza dołącza do grupy starszej, która już powoli rysuje jakiś schemat spektaklu, więc chcemy dołączyć młodszych w tym tygodniu, żeby powstała jakaś wspólna całość.